Ludzie. Dwunodzy łowcy. Młody samiec rasy ludzkiej wkracza w dobrze znane sobie otoczenie. Po całym tygodniu ciężkiej pracy nadeszła sobota. Czas dyskotek, czas łowów. Zastanówmy się, dlaczego samiec tak dziwnie wygląda. Ładne buty, czyste spodnie i wieśniacki t-shirt. To właśnie tym chcę przekonać do siebie młodą samicę. Zwaną potocznie laseczka, dzida, szprycha, foczka, sikorka, dzierlatka, siksa, lachon. Samiec przygotowuje się do polowania. Znaczy teren. Stroszy grzywę, zmieniając się w prawdziwego drapieżnika. Polowanie czas zacząć. Samiec z uwagą wpatruje się w stado samic. Interesują go tylko te najzdrowsze. W jego źrenicach można dostrzec charakterystyczne kurwiki. Jest! Smakowity kąsek. Zdrowa samica z grupy blondogrzywej. Próbuje nawiązać z nią kontakt. Spotyka się jednak z dezaprobatą. Nieugięty próbuje dalej. Wyciąga wabik. Jak wiadomo z badań nad rasą ludzką, przyciąga on 95% samic. Ma pecha. Tej nie przyciągnął. Samiec szybko wyciąga wnioski. Jest wygłodniały. Rozpoczyna nowe poszukiwania. Tym razem chorej samicy. Znalazł. Pewnym krokiem idzie na spotkanie. Zwalnia. Zawraca. Nie przypuszczał, że samica jest aż tak bardzo chora. Biegnie do wodopoju. Najwidoczniej receptory wzroku przesłały do mózgu samca informację: niezły pasztet. Zamawia 3 lecznicze wody u miejscowego szamana. Szaman wydziela porcję każdemu w stadzie. Jeśli któryś osobnik wypije za dużo, będzie musiał o poranku zwrócić wszystko. Takie tu panują zasady. Pierwszy, drugi, trzeci łyk wody pobudza go do powrotu do samicy. Lecz cóż to? Wciąż się waha. Jeszcze kilka łyków dodaje mu odwagi. Wraca pewnym, lecz chwiejnym krokiem. W tym miejscu wyraźnie widzimy, czym różni się samiec od samicy. Samica ma powiększone gruczoły mleczne. Służą one do żywienia potomstwa. A samcowi? Do miętolenia. Jednakże zdarza się, że samce z grupy fast foodowców mają większe gruczoły od samic. Rozpoczyna się bardzo widowiskowy taniec godowy. Krok w przód, skok, biodro, klaps, Travolta, Jackson. Samiec jest coraz bliższy upolowania samicy. Przyszedł czas na przedziwne ludzkie okrzyki. Posłuchajmy. Tak to jak masz na imię? Lubina! Ja wolę piwo! Samiec nawiązał pierwszy kontakt. To dopiero początek. Będzie musiał się wiele napracować, aby nastąpiło parzenie. Ej! Śpimy dziś u mnie! No! Och! Ale cóż to? Pojawił się najsilniejszy ze stada. Osobnik dominujący. Dominator.
Natura obdarzyła go wielkimi mięśniami oraz wielkimi mięśniami. Dominator wszedł w paradę samcowi. Pokonanie mięśniaka wymaga od samca poważnych umiejętności. Ała! Ała! Ten ich nie posiadał. Dominator zaimponował samicy. Teraz uwodzi ją swoimi walorami. Biceps, triceps, a nawet czwórceps. Przyjrzyjmy się im. Ona łatwa, on półgłówek. Cóż za para. La 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 la.